Dzisiaj w zestawieniu następującym. Numer 44 to Jakub Wrąbel w obronie. Ta trójka, do której już się przyzwyczailiśmy, czyli Daniel Talżyna, Patryk Stępiński i Krystian Nowak. Te przedmeczowe doniesienia mówiły, że w środku tej trójki defensorów wystąpi dzisiaj Patryk Stępiński. No i na razie tak się nie ustawiają Widzewiacy. Krystian Nowak gdzieś tam mi majaczy w środku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie dzisiejszego spotkania. Na wahadłach po prawej stronie Paweł Zieliński, po lewej Radosław Gołębiowski. To jest powrót Radka do pierwszej jedenastki łódzkiego Widzewa. W środku pola Juliusz Lepniowski, już zdrowy. Marek Hamusek, zdrowy jak ryc od zawsze. W ataku Kun, Danielak i wspominany już przez nas Mattia Montini. Na ławce rezerwowych Konrad Reszka, Tomasz Dejewski, Mateusz Michalski, Paweł Tomczyk, Bartosz Guzdek, Patryk Mucha, Kacper Karasek, Abdulaziz Tetek, Fabian Unesz. Trenerem jest oczywiście Janusz Niedźwiedź. Gramy, już ruszyliśmy, nie zdążył się taniec Eleny skończyć, a my już jesteśmy w akcji. I teraz z narożnika boiska częstochowianie będą próbowali nas zaskoczyć. Kolejny stały fragment gry w ich wykonaniu. Mam nadzieję, że trener Niedźwiedź wraz ze sztabem trenerskim oraz dodatkową osobą, która zna skrę Częstochowa jak nikt inny, czyli Radkiem Gołębiowskim, tutaj znaleźli pewne antidotum właśnie na te stałe fragmenty gry, no, i na kontry. No co, dośrodkował, jeszcze zebrana piłka, ale było blisko, żeby ten strzał z woleja Krzysztofa Napory zmieścił się w bramce Jakuba Wrąbla. Spójrzmy bowiem, teraz odzyskują w środku pola piłkę częstochowianie. Szymański po lewej strony za plecy dograł tę piłkę i teraz to Widzew będzie miał akcję. Może wyjść z kontratakiem, o ile kontratakiem można nazwać akcję 3-4. Danielak szukałby podanie Montiniego. Montini jeszcze troszkę się zagubili w tym wszystkim częstochowianie, no ale oni potrafią grać pod dużą presją, potrafią grać na takim zaangażowaniu. Oskar Krzyżak wybił futbolówkę w ostatniej chwili spod nóg Mattii Montiniego. Będziemy mieli rzut rożny. Sami sobie mogli napytać sporo biedy częstochowianie, bowiem ta akcja już była zatrzymana. Już Danielak niedokładnie dograł do naszego włoskiego napastnika, ale jeszcze odbitka, jeszcze taki drobny pinball w okolicy pola karnego gości. No i mamy z tego pinbola rzut rożny. Oczywiście w narożniku boiska ustawiony już jest Juliusz Letniowski. Przy nim w pobliżu jest Radosław Gołębiowski. Letniowski, by łatwiej mu było wziąć rozbieg, odepchnął ten pustak pomarańczowy, gąbkowy, stojący obok niego. Letniowski, dośrodkowanie! Był tam Krystian Nowak, ale strzał bardzo, bardzo, bardzo niecelny. Ześlizgnęła mu się piłka po czole jakieś 5, może nawet 6 metrów od dłuższego słupka. Będziemy mieli rzut rożny. Teraz Letniowski ładnie przyspieszył grę, chciał uruchomić Pawła Zielińskiego, ale zdążyli zorientować się w tym zawodnicy z Częstochowy. Już Letniowski pędzi w kierunku chorągiewki. Tak, ale możemy tutaj powiedzieć o tym, że przy ataku pozycyjnym, który budujemy, brakuje mi troszeczkę ruchu zawodników bez piłki. Tutaj Zieliński pokazał swoim ruchem, że on tę piłkę chce dostać i Letniowski obsłużył go. Oczywiście został uprzedzony przez obrońcę, ale przy tym, do czego zmierzam? Do tego, że przy tym ataku pozycyjnym brakuje mi pozostałych zawodników, żeby byli mobilni, żeby byli w ruchu, żeby chcieli tą piłkę. Rzut rożny, Juliusz Letniowski teraz z innego narożnika. Dośrodkowanie, jest tam Krystian Nowak, znowu uderzył na bramkę, jeszcze zbiera tę piłkę Danielak, ale wypychają nas częstochowianie z pola karnego. Zieliński, lewa strona boiska, Zieliński z lewej nogi, dośrodkowanie, znowu był tam Krystian Nowak i znowu ta piłka mu się po czole zsunęła. No cały czas czegoś Nowakowi brakuje, to już jest trzeci chyba strzał Nowaka, to nawet możemy zobaczyć, że plecami Krystian Nowak próbował w tej wcześniejszej akcji pokonać bramkarza rywali. No strzałów Nowak oddał w tym meczu już całkiem sporo. Bardzo ciężko znaleźć wolne przestrzenie. Drugim podaniem ratował się Stępiński, ale bardzo celnym do Gołębiowskiego. Gołębiowski od razu odegrał głową do schodzącego po piłkę Kuna. Kun był faulowany i mi się też wydawało, że tam był faul. Dawid nie dbała, zbyt agresywnie od tyłu atakował Dominika Kuna. Będziemy mieli rzut wolny. No ja tak jak powiedziałem, oczekuję jeszcze więcej strzałów ze szesnastki, bo tak jak mieliśmy spotkanie z GKS-em Katowice, te strzały potrafiły zaskoczyć. Letniowski wrzutka, przepraszam, muszę ci przerwać, bo tam blisko był znowu Krystian Nowak, tym razem nie musiał głową, a wystarczyło, żeby dołożył nogę. No zobaczymy, jak teraz rozpocznie. Jeszcze brakuje tej pewności. Zobaczmy teraz Danielak, był rikoszet. Będzie rzut karny! Fantastyczna to jest informacja jeszcze w tej pierwszej części spotkania. No jak nie z gry, no to tak sforsujmy ten blok defensywny częstochowian. Uderzył Danielak, no i tam
była na drodze piłki ręka jednego z zawodników z Częstochowy. To było Oskara bardzo Krzyżaka. Mocne uderzenie. Też mi się wydawało, że to był Oskar Krzyżak, ten młody defensor drużyny z Częstochowy. No faktycznie piłka odbiła się od ręki Krzyżaka. Ciekaw jestem, czy będzie chciał skorzystać z VAR-u sędzia Kos w tej sytuacji, bowiem no, ma taką możliwość. Może się jeszcze upewnić. Myślę, że w wozie VAR jeszcze też trwają rozmowy na temat tej akcji. My jeszcze raz możemy sobie obejrzeć powtórkę. Wznowienie przez Gołębiowskiego jest Danielak. No faktycznie tam była ręka Krzyżaka i myślę, że spokojnie można było podyktować rzut karny. Do jedenastki podchodzi Juliusz Letniowski, ten taki bardzo aktywny zawodnik w tym spotkaniu. Ta iskierka, która przez te pierwsze 40 minut nam nadawała rytm, szczególnie tym stałym fragmentom gry wykonywanym przez czerwono-biało-czerwonych. I to jest okazja wyśmienita do tego, żeby Julek otworzył wynik tego spotkania. 41 minuta. Juliusz Letniowski kontra Mateusz Kos. Jeszcze ostatnie instrukcje od sędziego Kosa, szczególnie dla zawodników drużyny z Częstochowy, żeby im powiedzieć, że nie można wbiegać w pole karne, zanim Letniowski nie uderzy piłki. Spójrzmy, już jest gwizdek. Letniowski kontra Kos. Letniowski nie dał najmniejszych szans bramkarzowi rywali. Juliusz Letniowski. Taka bomba pod poprzeczkę posłana z rzutu karnego jest nie do obrony. Nikt by sobie z taką piłką nie poradził. Nie poradził z nią sobie także Mateusz Kos. Zadowolony Juliusz Letniowski. Cieszy się Karol Daniela, który w pewien sposób ten rzut karny dla Widzenia wywalczył. Cieszą się kibice zgromadzeni przy Alei Piłsudskiego. Ja się uśmiecham, Marcin się uśmiecha. Wszyscy są zadowoleni z tego, co się wydarzyło przed chwilą na boisku przy Alei Piłsudskiego. Juliusz Letniowski strzelcem gola na 1-0 w 41 minucie tego meczu. Teraz znowu przerzut Widzewiaków, tym razem trochę inaczej niż w pierwszej połowie przy podobnej akcji. Zieliński opanował piłkę, utrzymał ją jeszcze w boisku, chociaż naprawdę musiał się wysilić. Letniowski z Montinim, kombinacyjnie na jeden kontakt Widzewiacy. Jeszcze w parterze Kun! Letniowski nieczysto uderzył w piłkę, chyba mógł jeszcze przyjmować futbolówkę. Był na 16 metrze. Tu sędziowskiego rozpoczniemy grę. 62 minuta meczu, jest Stępiński z Nowakiem. Nowak, no miejmy nadzieję, że już kolejny kiks mu się nie przytrafi. Tamten mógł być naprawdę mógł mieć kiepskie konsekwencje. Teraz Guzdek w walce z Mesjaszem. Guzdek, Mesjasz nie chciał go faulować. Owinął sobie Stoppera rywali. Guzdek, gol! Ależ to jest akcja Bartka Guzdka! Fenomenalnie nam się wita z murawą przy Alei Piłsudskiego Bartosz Guzdek. No jak to tego chłopaka nie kochać? Czwarta bramka Bartosza Guzdka w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi. Szaleją trybuny, szaleje Bartosz Guzdek. Nie wiem, czy nie ucierpiała tam chorągiewka przy narożniku boiska. Guzdek kontra Mesjasz. Mesjasz już wiedział, że Guzdek go sobie obrócił. Potraktował Mesjasza jak drzwi obrotowe w galerii. No i tylko pozostało pokonać Mateusza Kosa. Bez problemu wyszedł sam na sam Bartosz Guzdek. Spojrzał, jak jest ustawiony bramkarz rywali. Pociągnął po długim słupku aż miło i strzelił po raz czwarty w tym sezonie dla łódzkiego Widzewa. Widzę dalej w natarciu. Patryk Stępiński, prawa strona boiska. Jest Zieliński. Letniowski w środku pola. Trochę więcej kombinacyjnej gry teraz pewnie będą prezentowali Widzewiacy. Na pewno Guzdek ma ochotę do strzelenia kolejnej bramki. No bardzo dobrze ten zawodnik się prezentuje w tym sezonie. Letniowski opanował piłkę mimo asysty rywala. Letniowski dośrodkowanie. Jest tam Kun, jest tam Michalski, ale wygrywają główkę częstochowianie. Wybicie w kierunku, no właśnie, w kierunku Masa, ale tam tak samo jak przy Wojtyrze Michalski teraz, ale już było to dobre uderzenie. Jeszcze dobitka. Bartosz Guzdek. Znowu mogliśmy mieć bramkę. Mogło być już 3-0. Michalski jednym szybkim zwodem. To nawet nie był zwód, to było po prostu przyjęcie piłki. Minął sobie rywala. Uderzył lewą nogą. Jeszcze na posterunku był Kos i później dobitka Guzdka w boczną siatkę. Trenerowi Niedźwiedziowi, żeby pokazać, że on zasługuje na to, żeby występować w pierwszej jedenastce Widzewa. No i tutaj wydaje mi się, że dzisiejsze rozpoczęcie spotkania. Teraz spójrzmy, bowiem teraz Paweł Zieliński wychodzi sam na sam z Kosem. Zieliński położył golkipera rywali. Zieliński! Jest gol! Jest gol! Jest 3-0! Tam chyba nie ma mowy o spalonym. Wydaje mi się, że ostatni piłkę dotykał zawodnik z gry Częstochowa. Zorientował się w tym wszystkim Paweł Zieliński. Bawimy się przy Alei Piłsudskiego. 66 minuta, 3-0, Paweł Zieliński. Możliwe, że jeszcze jakieś konsultacje będą, ale ja też chcę zobaczyć powtórkę. Zieliński był czujny. Był jak taki snajper, jak taki lis. To nie był Zieliński, to był taki Guzdek Zieliński. Bardzo wyczulony był na to zagranie Paweł Zieliński. Fan
fantastyczna bramka dla Widzewa. Nawet jeśli to Widzew, jak ostatnio dotykał piłki jeszcze przed tym uderzeniem Zielińskiego, wydaje się, że Zieliński był dobrze schowany. Zaspała defensywa częstochowian. Nie, to było podanie od rywala i bez problemu Paweł Zieliński ten prezent wykończył, zamienił na bramkę. Tu jeszcze rozpaczliwa interwencja jednego z zawodników, to był Oskar Krzyżak, a Paweł Zieliński podwyższa nam na 3-0. 3-0 wydaje się już takim spokojnym wynikiem dla Widzewa, tym bardziej, że Widzewiacy, tak jak powiedziałem już wcześniej, piłkarsko zdecydowanie są lepszą drużyną. Oni chcą tutaj do końca powalczyć o jakąś bramkę, tak jak teraz było. Spójrzmy, bardzo niedobra strata to była. Juliusz Letniowski stracił piłkę, jeszcze próbował ją w ostatniej chwili bardzo panicznie odzyskać. No zaczęliśmy krótko, zagrał Nowak do Letniowskiego. Letniowski nie zauważył, że po jego lewej stronie jest Nocoń. Obrócił się właśnie w kierunku kapitana rywali. No i Nocoń był w stanie odestrzał. Teraz Nocoń leży na murawie. Teraz długa piłka od Jakuba Wrąbla. Pojedynek Gustka z Mesjaszem górą. Ten drugi, ale to widzę przy piłce w środku pola. Rozgrywa Mucha do Karaska. Karasek, lewa strona boiska. No może teraz Kacper nam pokaże swoje umiejętności. Karasek już w polu karnym. Gol! Gol! To fenomenalna jest ta widzewska młodzież. 4-0. Zero respektu. Zero szacunku. Zero czegokolwiek. Nie myślał nawet. Minął, uderzył Kacper Karasek. Jaka to jest drużyna? Jaką my mamy młodzież w tym Widzewie? Czerwono-biało-czerwoni 4-0 już prowadzą. Mucha do Karaska. Karasek przybył spory kawałek z piłką. Zauważył, że nie jest aktywnie atakowany przez rywali. Wpadł już w pole karne. Uderzył po prostu mocno między rywalami. Nie zdążył zareagować Mateusz Kos. 4-0. 4-0 Widzew prowadzi ze skrą Częstochowa. Przejęli piłkę częstochowianie. Mesjasz. Długie dogranie gdzieś w poszukiwaniu Masa. Mas dał radę zgrać do kolegi z drużyny. To jest Nocoń. Nocoń przed polem karnym Widzewa. Nocoń. Mocne uderzenie w kierunku bramki Wrąbla, ale nie mogę sobie przypomnieć Jakuba Wrąbla, który dzisiaj by zaliczył jakąś interwencję. Widzew dzisiaj wychodzi na skrę Częstochowa, pakuje 4 gole i tylko pokazuje, że to, co ja mówię, ma jakiś sens. To jest raz, a dwa potwierdza taką dosyć oczywistą i dosyć łatwo narzucającą się tezę, że Widzew w ofensywie to jest zupełnie inna bajka niż choćby sezon temu, niż no dawno nie widziałem takiej gry Widzewa w ataku. Koniec tego spotkania. Sędzia Damian Kos gwiszcze po raz ostatni. Widzew Łódź po 90 minutach gry pokonuje skrę Częstochowa 4-0.